Mamy 27 listopada, jest już po śniadaniu, jest gdzieś koło 8:30 rano. No, kotki na osiedlu tam jeszcze się pożywiają. Oczywiście Romeo jak zwykle, gdzie go nie ma. Kleofas, Basior i to chyba Pieszczoch. Kolega kurier specjalny, kursujący, pomagający, roznoszący, z kurtką z napisem z tyłu ochrona. Czyli samozwańcza ochrona. A ja przyszedłem tutaj, żeby kowalikom, dzięciołom znowu przykleić masełko do drzewa. Bo co przykleję, to na drugi dzień już nie ma. I przykleiłem, o, jedno, dwa, trzy. I przy okazji odkryłem coś. O, siedzi następna, która zamiast lodówki woli liście, gniazdko w liściach. A to jest nasza łatka. Kicia. Kiciula. Łatka ma, oprócz tego, że nazwę łatka, to ciekawe umaszczenie. No, każdy powie, no łaciaty, każdy łaciaty. Tak, ale ma właśnie dwie łatki na szyi. Kiciula, pokaż te łatki. Pokaż. Muszę wejść na tą kupę liści. Z tyłu, o proszę. A, odwróć mi się tyłem. Kicia, chcę tyłem pokazać cię. Pokaż te łatki z tyłu. No ja z tej strony, to ona mi się odwraca. Nie mogę pokazać. No, odwróć się w tamtą stronę. O, proszę, widać było przez moment. Muszę zastosować trik. Rzucę coś, ona tam się spojrzy. O, widać łatki. Dwie takie łatki. I co, kiciulka? Dobrze tutaj? Łatka zasłynęła z tego, że goniła lisa. Tak go goniła, goniła, że lis uciekał, ale później już miała tego stresu dosyć i uciekła na drzewo. No, koledzy zwożą liście na pryzmę. No to chyba jedno z ostatnich liści. No, tam kto jest? Za
Maciulek, Maciuś, Maciu, kiciu, kiciu, miciu. Romeo tam lata. A nasza łatka siedzi. Hit him of open.